Muzeum Storica Alfa Romeo. No dobrze. Wejście. Sklepik. Ale fajne małe Alfy. Łódeczki. Silniki. I większe łódki. Tak, to ma silnik z Alfy. To też ma silnik z Alfy. To ma silnik z Alfy. I tu także ma silnik z Alfy. I tu jest silnik z Alfy. I tym wszystkim też jest silnik z Alfy. I też są lotnicze silniki Alfy Romeo. Motore Alfa Romeo. Dziewięć w jednym rzędzie. Dziewięć cylindrów gwiaździście w dwóch rzędach. Odwrócona V8-ka i odwrócona rzędowa szóstka. I to, co lubimy bardzo, praktycznie puste muzeum. Tak, myślę, że teraz się idzie tędy. Tamtędy żeśmy przyjechali. To robi wrażenie.
są samochody. Tam były samochody. Tu są samochody. I jeszcze tam są samochody. Tam byliśmy na górze, byliśmy tam, tam i tam, a teraz kolejna sala niżej. Wow. To się po prostu nie kończy.
I następna sala. Te alfy się po prostu nie chcą kończyć. Ta musiała być dopiero rakieta. Z przodu tylko chłodnica, układ kierowniczy. Siedzisz praktycznie otulony zbiornikiem paliwa. Potężna V12 na potrójnym gaźniku. Dyferencję, napęd. Koniec samochodu. Dwunastocylindrowy bokser, tego jeszcze nie widziałem. Ile już zwycięstw w różnych wyścigach, po prostu poraża. A każdy jeden to jedno zwycięstwo. To się nie chce skończyć, tu są kolejne. I kolejny alf.
zabawki Alfa Romeo. No jeden samochodzik, tu jeszcze kilka i kilka, i jeszcze kilka, i jeszcze kilka. Cała ściana różnych modelików, samochodzików. Nie powiem, robi to wrażenie. A tu zaskoczenie, myśleliśmy, że to koniec, a to jeszcze nie koniec. Tak powiem, w służbie ludu. Widziałeś ten telefon? Zero 7, zgłoś się. I na sam koniec, nothing is far when you are veloce. I od razu możesz pójść i kupić sobie Alfę, skoro ci się spodobało, albo Fiata. A na sam koniec, niech was drewniany kadłub nie zmyli, czy drewniane siedziska, konkretny silnik jest pod maską. Tutaj też nie ma żadnego udawania. I jak drogi zwiedzający spodobało ci się muzeum, od razu możesz kupić, ceny są, proszę bardzo, jedna, tudzież druga Alfa, wchodzisz swoim samochodem, kupujesz nowy, wychodzisz nowym,